Instrukcję warunkową if możemy rozszerzyć o sprawdzenie dodatkowego warunku. Robimy to za pomocą słowa kluczowego else if. Po słowie kluczowym zapisujemy kolejny warunek, który ma być sprawdzony, jeżeli pierwszy warunek okaże się nieprawdą. Następnie możemy znowu zdefiniować cały blok kodu, który będzie wykonany, jeżeli to sprawdzenie zakończy się wynikiem prawda. Tu na przykład możemy nadać wartość false. Zapisujemy i zobaczmy, jak skrypt ten zadziała. Oczywiście skrypt zadziałał tak samo jak w poprzednim filmie, ponieważ i tutaj pierwszy warunek jest spełniony. Zwiększmy jednak wartość zmiennej ilość, na przykład do 17. I dla zachowania całkowitej poprawności powinniśmy zmienić jeszcze tekst w instrukcji else. Czyli jeżeli mamy tu wartość równą 15, tu większą, to tutaj może być jedynie wartość mniejsza niż 15. Zapisujemy i sprawdzamy raz jeszcze. Teraz warunek zapisany przez nas w instrukcji else if zadziałał i otrzymaliśmy odpowiedni tekst. Jednocześnie zniknęło nam tutaj drugie zdanie, spójrzmy dlaczego. W tym bloku kodu zmienna sprawdzenie została ustawiona na wartość false, czyli fałsz, dlatego warunek znajdujący się tutaj nie jest spełniony i poniższy tekst nie mógł być wypisany na ekran. I to już w zasadzie wszystko odnośnie instrukcji else if. Na zakończenie dodam jeszcze, że instrukcji takich możemy w tym bloku dostawić więcej i w obrębie tej instrukcji if else możemy za ich pomocą sprawdzić jeszcze więcej warunków.